człowiek zainteresowany pójściem na strzelnicę powinien się rozeznać, porozmawiać z kimś, kto już strzelał, rozeznać sobie obiekty, które są polecane przez takiego człowieka. Potem, jeżeli dotrzeć na taki obiekt, powinien się zapoznać z regulaminem przede wszystkim. Jeżeli czegoś nie rozumie w tym regulaminie, powinien dopytać kierownika strzelnicy bądź instruktora prowadzącego, porozmawiać z nim, na jakich podstawach szkoli, jakie ma doświadczenie, czy ma dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć. Ja bym polecał też właśnie takich instruktorów, którzy nie tylko są dobrymi strzelcami, ale potrafią przekazać merytorycznie wiedzę. Regulamin jest bardzo ważny, określa zasady funkcjonowania strzelnicy i wszystkiego, co tam robimy podczas strzelania, w trakcie strzelania i po strzelaniu. Jeżeli instruktor obawia nam warunki bezpieczeństwa, to nie chodzi o to, żeby one zostały tylko przeczytane i odhaczył prowadzący, przeczytał, zapoznaliśmy się, jest okej. To trzeba wytłumaczyć po prostu, na czym to polega. Daje to tym ludziom większe poczucie bezpieczeństwa na tej strzelnicy. Za zabezpieczenie medyczne powinna być odpowiedzialna w pełni strzelnica, która organizuje zajęcia strzeleckie i to jest w kwestii właśnie kierownika bądź właściciela tej strzelnicy, bądź instruktora, żeby takie zabezpieczenie medyczne było, to musi być. Różnie sobie to strzelnice organizują w swoim zakresie, niektóre bazują na małej apteczce i wiedzą, że mają na przykład szybki dojazd karetki do tego miejsca w razie większego wypadku. No a te, które są dalej od takich miejsc, no to powinny być zabezpieczone na jakieś poważniejsze wypadki, które się mogą zdarzyć, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo sporadyczne przypadki. Każdy krok w strzelectwie na strzelnicy, jeżeli jest metodycznie prowadzony, to jakaś czynność wynika z jakiejś, jednej z drugiej wychodzi po prostu. Nie ma przypadku, wszystko się dzieje po kolei, metodycznie. Jedna czynność wynika z drugiej. Wszystko, co tam robimy, opieramy na warunkach bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze. Bezpieczne posługiwanie się bronią to jest podstawa w strzelectwie jakimkolwiek. To nam daje pewność obsługi tej broni, pewność tego, co robimy. Czujemy się pewni z tym wszystkim. I te reguły, zasady pracy na broni, obsługiwania jej, w którym momencie, gdzie lufa może patrzeć, to jest wszystko uwarunkowane w warunkach bezpieczeństwa. Jeżeli tego będziemy przestrzegać, nikt sobie na strzelnicy krzywdy nie zrobi. Na początku powinny zostać szczegółowo omówione te warunki bezpieczeństwa. Następnie powinna zostać obudowa, działanie broni, jak wygląda, jak się nazywa, co za co jest odpowiedzialne. Następnie omówić całą pracę na języku spustowym, budowę chwytu, kontrolę przyrządów celowniczych, zasady celowania i krok po kroku po prostu wprowadzać tego, jak to się mówi, nowego strzelca w ten świat strzelecki. Po prostu tłumacząc mu wszystko tak, jak to powinno wyglądać, na czym to polega, tak żeby on wiedział, o co chodzi, znał nazewnictwo i dopiero sobie potem mógł zacząć spokojnie na tym pracować i strzelać. Omówienie zajęć, tego, cośmy robili, dlaczego żeśmy tak robili, to powinno wszystko zostać wytłumaczone, żeby po prostu ten strzelający, on zrozumiał, dlaczego się tak robi, po co się to robi. Najważniejsze to jest zbudować porządny taki fundament, żeby on bezpiecznie z tą bronią się posługiwał i spokojnie potrafił bezpiecznie strzelać. To jest najważniejsze. Uczymy się strzelać świadomie, efektywnie, przede wszystkim bezpiecznie.